Także znowu mała improwizacja, bo ja się nie przygotowuję do tych materiałów wideo, ale szybko, tak? No, mam nowe intro, nie? Jack Carroll śpiewa, nie? Popularny. Tam opowiada sobie te swoje bajeczki o świecie, którego nie zna. Dobra, zaraz zaśpiewasz, na chwilę siadaj. No dlaczego? Dobra, już nie wklejam żadnych materiałów, nie pokazuję żadnych screenów, bo ten feud mnie zgłasza, tak samo zgłasza ten portal J. Caleb, że on sam to robił, nie? On wrzucał materiały i podpierdalał i dobra, nie będę przeklinał, ale czasami muszę, bo w jego przypadku muszę. I on teraz ma taki nowy ten portal, nie? Znaczy ten brudnopis, on miał przez 7 lat brudnopis, nie? Ale z tego brudnopisu zrobił śmietnowisko. Lepszy był ten brudnopis niż ten śmietnik, co ma teraz, nie? Gdzie tam laski, zęby myją, ma... Wiesz, on zawsze miał taką manię, żeby wszędzie reklamy na Jackalib.com też, wszędzie reklamy na dole, u góry, kurwa, nie? On nie rozumie takich rzeczy jak Google to liczy, przeliczniki, kliknięć, on... No to taki prymityw to, no to czego by się spodziewać od prymitywa, no ja tu teraz mam swoje zdjęcia, to ja robiłem te zdjęcia z Bangkoku, akurat mnie nie ma w Bangkoku, nie? I tak właśnie sobie klikam i właśnie żeby pokazać temu gościowi, jego fanom, jak wygląda Bangkok gdzieś tam w nocy, jakieś zdjęcia robione, nie? Mu się wydaje, że to jego miasteczko, nie? Bo tak bardziej taka wiocha, ale murowana, no, murowana wiocha, no. Że to jest koniec świata, nie? I że wydojenie renty, to na tym się kończy cała egzystencja, także to jest śmieszne. A propos jego serwisu, tam już nie pokazuję, bo nie mogę, tam się pokazuje, znaczy może mogę, ale tam sami sobie wejdźcie, dam wam linka w opisie, o. I on tak ma te czaty, rozwiązuje czaty, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ale nikogo nie ma tam, nie? Ja myślę, kurwa, tutaj jakbym gadał do ludzi, których nie ma, nie? No to taka choroba psychiczna. Widać tam go wiek dopada i wideo robi transmisję wideo. Próbuje się z kimś połączyć, z jedną osobą. Ten co robi media narodowe, kurwa ludzie. Moment, kola z wodą. Dlaczego tak piję? Dlaczego tak siorbam? Bo jak jestem sam i nie mam nikogo dookoła siebie, to właśnie ta kola, tutaj w każdym chyba kraju inaczej kola smakuje. I jak jest takim lodem podziurkowanym, ta kola się szybciej chłodzi i tak praktycznie ja nie muszę jeść. Tam jest tyle cukru w tej coli, że założyłem, że ja potrafię nie jeść nic. Ale czasami sobie tak piję, no. Pach. Tu gdzieś tam... Nie pamiętam. No i ten frajer opowiada jakieś tam... Po pierwsze, nigdy się nie przedstawił, nie? Nigdy nie podał imię i nazwisko. Nigdy się nie pokazał. Bo co, no? Czemu to? To nie miałem już pytać, nie? Coś jeszcze? A widzicie jak wygląda to miasto Bango? Przy tym jego tam tych miasteczkach niemieckich? Uuu, to się zemści. Jak wy chcecie odeprzeć napór Azjatów, jak? Jak oni pracują, tak? Często długo. Ale nie, żeby byli wykorzystywani. Nie tak. Tylko
pasują. No jak pan Jack Caleb ma się do tego? Pan, który poza tym, że tam może cztery garnki umył, to cały czas się ubiega o jakąś tam rentę. No, bo ona siedzi na tym zasiłku, czy tam na czymś. Kurwa, co to jest za człowiek, ty? Co wam się wszystkim marzy, żeby siedzieć na tych rentach i chuja robić? Ale tutaj ludzie pracują, no i widzicie, tak? Misiu zrobił parę zdjęć, siema w chuj tych zdjęć, nie? I to nie tylko Bangkoku, nie? Tam więcej miast, nie? I tak te miasta wyglądają, no. A nie takie kurwa... Jakieś drobne restauracje, jakieś takie kawiarenki, tam kurwa trzeba wejść w krawat. Nie wiem. Nie rozumiem, nie? Mi to nie pasuje, w każdym razie w Azji mi pasuje. Coś jeszcze miałem do powiedzenia? A, nie wiem, czy mówiłem o tym, bo chwilę już na tym Twitchu tam coś gadał ten debil. No tam coś powiedział, a ten Maciak. Czyli on ma takie poszanowanie do ludzi, nie? Że on zaprasza jedynego gościa, którego ma. Tak, i on tam, no, gada na tym Twitchu, możecie sobie posłuchać, jeśli to znajdziecie, bo on tam półtorej godziny gada. Ja akurat trafiłem, bo ja sobie robię tak po scrollu i tam słyszę tak, a ten Macie, a ten szmaciarz, tak? O. Kurwa, to za...